Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych, a także dzisiaj w programie rozmowa z moimi gośćmi, a są nimi reprezentanci koszańskiego klubu karate Kyokushin. Dwa brązowe medale to dorobek naszych karateków podczas rozgrywanych w naszym mieście 42. Mistrzostw Polski Seniorów. Krążki wywalczyli Katarzyna Regent i Michał Bączyk. Reprezentanci klubu koszańskiego niewiele ponad dwa tygodnie wcześniej przywieźli z Mistrzostw Europy w Estonii 4 medale. Dwa brązowe zdobyli Regent i Bączyk. Oboje liczyli na sukces w Mistrzostwach Polski. To się im udało. Katarzyna Regent była trzecia w kategorii powyżej 65 kg. Dla mnie to jest ogromny sukces, bo to jest dopiero mój czwarty start w seniorach, więc na takiej imprezie, tak wysokiej rangi Mistrzostwa Polski. No i z jednej strony na pewno jest taki niedosyt, bo chciałoby się więcej, ale niestety kondycji brakło i też kontuzja dalsza w drugiej walce. Zresztą trzeba tutaj złożyć gratulacje zawodniczce, przeciwniczce, która naprawdę jest silną zawodniczką i wszystko, co uderzała, było bardzo mocno czuć. Michał Bączyk również zakończył zawody na trzecie lokacie. Rywalizował w kategorii do 70 kg. Było to jeden z celów, jeden z moich, można powiedzieć, marzeń też. Spełniają się. Co prawda mimo kontuzji miałem w ogóle nie startować w tych zawodach, ale w ostateczności zdecydowałem się. No i wyszło jak wyszło, troszeczkę szczęścia w losowaniu, ale też ciężka praca popłaciła. Mimo pracowitego okresu naszych zawodników udało im się utrzymać formę. Z ich postawy zadowolony był trener Andrzej Kujszo. Kasia Regent startuje pierwszy rok jako senior, ona skończyła 18 lat. Pierwszy rok startowała jako senior na Mistrzostwach Europy, przypomnę, brązowy medal. To samo na makroregionie, pierwszy raz złoty medal. Teraz na Mistrzostwach Polski, gdzie startowały wielokrotne mistrzynie Polski, starsze o 5 lat od niej, przegrała z mistrzynią świata. Dopiero wchodzi w ten świat seniorów, starsze od niej o 5 lat, jak już mówiłem. I brązowy medal to jest niewątpliwie sukces. Michał Bączyk w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy cudownie walczył, cudownie był przygotowany, niestety trafił na mistrza Europy, przegrał walkę trzecią bodajże. W tym roku przygotowywał się sumiennie, doceniony przez Sihana Dewniaka, trenera Kady, na Mistrzostwach Europy brązowy medal. Nie ukrywam, że głównie przygotowywaliśmy się na Mistrzostwa Europy, bo to najważniejsza impreza roku. Z rządzeniem losu Mistrzostwa Polski były dwa tygodnie. No, zawodnicy zmęczeni, obici. I tutaj dokonują tego, że zdobywają brązowe medale. Okres startowy nie zakończył jeszcze Michał Bączyk. Przed nim start w akademickich Mistrzostwach Polski. No i moimi gośćmi są dzisiaj reprezentanci koszańskiego klubu karate Kyokushin. Po kolei Katarzyna Regent. Witam. Michał Bączyk. Dzień dobry. Jerzy Duziak. Dzień dobry. No, multimedaliści, można tak to określić. Trzeba przyznać, że chyba ten ostatni okres, no bo to jest niedługi okres między Mistrzostwami Polski, które odbyły się w Koszalinie, a wcześniejszymi Mistrzostwami Europy. Tutaj przede wszystkim do Was to pytanie. Ten okres to jest taki chyba trudny moment, żeby utrzymać formę przez 2-3-4 tygodnie na to, żeby startować w jednych i drugich zawodach. Pani Kasiu. Myślę, że to jest trudno utrzymać formę, ale na szczęście jest to tak krótki okres, że tak naprawdę nawet się nie odczuwa tego i te zawody jedne, może powiedzieć, jedne zawody gonią drugie, także to jest z jednej strony trudno, ale z drugiej ta krótkość pomiędzy jednymi a drugimi zawodami sprawia to, że my tego tak nie odczuwamy. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, ale dla Ciebie to jeszcze nie koniec, bo za chwilę startujesz w kolejnych zawodach. No, dla mnie nie koniec. Za tydzień szykuję się na akademickie Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Krakowie 6 czerwca. No i mam nadzieję też stanąć na podium. Będę walczył. Dwa tytuły, tak można powiedzieć, dwa medale tutaj Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, ale też mamy złoty medal Mistrzostw Europy w kategorii Masters. I trzeba przyznać, że no w tej kategorii też trzeba się nieźle napocić, żeby wywalczyć medal. No tak sądzę. Walczyć trzeba w każdej kategorii. Może jest tutaj tyle dla nas trudniej w mojej kategorii wiekowej, ponieważ jest przedział od 35 lat wzwyż, tak? A więc można trafić na zawodnika z 36-letniego nawet, nie? Ktoś, kto ma powiedzmy 48, 9, 50 lat, to już jest pewna przewaga wieku, różnica, która również decyduje o wydolności organizmu i możliwości wygrania lub nie. Trzeba powiedzieć, na Mistrzostwach Europy widziałem wszystkie rezultaty. No, owszem, tutaj z Koszalina wyjechało kilka osób, ale z drugiej strony tych Polaków w ogóle było bardzo dużo. Chyba w fajnej atmosferze się startowało.
Myślę, że na pewno ekipa z Polski przeważała nad innymi i na pewno było przyjemne widzieć i słyszeć doping ze strony całej ekipy polskiej, kiedy czy to na zawodach juniorów w pierwszy dzień zawodów, w sobotę, czy w niedzielę właśnie podczas zawodów seniorskich, kiedy cała ekipa zbierała się, widać było te biało-czerwone stroje, doping ze strony całej kadry, także to tak też niosło wszystkich zawodników, że oni nawet gdy nie mieli już siły walczyć, to ich niosło i dawali z siebie wszystko. No tak, na przeciwległym biegunie można powiedzieć o zawodach tutaj w Koszalinie. Startowaliście w bardzo małym gronie, jeżeli chodzi o gospodarzy, ale tutaj była zupełnie inna chyba forma konfrontacji. Znaczy przyjechali zawodnicy również z czołówki polskiego karate Kyokushin. Mi udało się zdobyć właśnie trzecie miejsce. No jest to dla mnie bardzo dobry wynik. Dużo na ten cel pracowałem. Ciężkie lata pracy i też właśnie mieliśmy szansę skonfrontować się właśnie z najlepszymi zawodnikami. Dwa tygodnie temu konfrontowaliśmy się właśnie z zawodnikami z Europy, a teraz właśnie z najlepszą czołówką z Polski. Co decyduje o tym, że polska kadra na takich ważnych zawodach jak Mistrzostwa Europy jest tak liczna, tak dużo osób jedzie? Powszechność chyba również naszego stylu karate w Polsce. 300 klubów i więcej, nawet więcej chyba w tej chwili, z dużą liczbą zawodników, którzy intensywnie trenują. Jest z czego wybierać, jest z kogo wysłać. Za chwilę dalsza część rozmowy na temat karate Kyokushin. Moimi gośćmi w tej chwili byli, ale to nie koniec gości dzisiaj, Katarzyna Regent. Widzenia, dziękuję. Michał Bączyk. Dziękuję, do widzenia. Jerzy Dudziak. Dziękuję. Multimedaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, także naprawdę niesamowite sukcesy dla naszego miasta zdobywają i za każdym razem coś tam nam przywożą z aren międzynarodowych reprezentanci koszańskiego klubu karate Kyokushin. Nie zwalnia tempa trzecioligowa Gwardia Koszalin. Nasz zespół odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. Podopieczni Łukasza Drożdżala pokonali na wyjeździe Arkę 2 Gdynia 2-0. Koszalinianie walczą o miejsce na podium i aby utrzymać trzecią lokatę, muszą wygrywać w kolejnych spotkaniach. Arka prezentuje nierówną formę i trudno było określić faworyta. Wątpliwości rozwiał w 25 minucie Przemysław Brzeziański. Po jego trafieniu Gwardia prowadziła 1-0. Kolejny gol padł w drugiej części meczu. Wynik na 2-0 ustalił ponownie Brzeziański. Mecz z minuty na minutę w naszym wykonaniu stał się coraz lepszy. Zaczęliśmy coraz lepiej i odważniej grać piłką. To przez to skutek odbił w środku pola, podprowadzenie Sidora, zagranie prostopadłej piłki pomiędzy obrońców. Brzeziański wychodzi sam na sam, strzela. W drugiej połowie obrazy tak naprawdę nie uległ zmianie. Dalej częściej przy piłce była Arka, lecz no to my stworzyliśmy sobie kolejne sytuacje do strzelenia i zdobycia goli. Kolejna akcja Karola Skaja, tym razem już dokładne podanie do Brzeziańskiego. Ten z 5 metrów strzela bramkę i w końcu Boży pomocnik daje asystę w tej rundzie, bo tego brakowało. W przebiegu spotkania widać było, że ta kultura gry w piłkę jest po stronie Arki, ale no w sytuacji takich 100%, 80%, to właśnie my mieliśmy lepiej. Nasze akcje były bardziej takie dokładniejsze, bardziej się zgrywały, zacieśniały i uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Po tej wygranej Gwardia ma 52 punkty i jest trzecia. W środę koszalnianie ponownie zagrają w Gdyni. Rywalem będzie miejscowy Bałtyk. Leśnik Manowo stracił szansę na utrzymanie w trzeciej lidze. W 28 kolejce podopieczni Wojciecha Megiera przegrali na własnym boisku z Chemikiem Police 0-1. Starcie z Chemikiem było decydujące dla Leśnika o tym, czy jeszcze zachowa minimalne szanse na utrzymanie. Pojedynek był wyrównanym widowiskiem. O losach spotkania zadecydowała akcja z 39 minuty. Gola na wagę zwycięstwa zespołu z Polis strzelił Jakub Werra. Choć gospodarze starali się odrobić stratę, to wynik już się nie zmienił. Kolejny mecz, który przegraliśmy. Mimo tego ja jestem zadowolony z serca, które włożyliśmy. Na pewno stworzyliśmy więcej sytuacji od zespołu Chemika, szczególnie pierwsza połowa należała się dla nas. Oddaliśmy 8 strzałów, przeciwnik oddał 1 i to w środek bramki i jakimś cudem ta piłka znalazła drogę do bramki, także kłania się skuteczność, na pewno nie ambicja dzisiaj. Natomiast no, chyba umiejętności strzeleckie to jest to, co pozostawia najwięcej do życzenia w moim zespole. Mimo, że staramy się ten element
ćwiczyć praktycznie na każdym treningu, no to jak widać dzisiaj to bezskutecznie. Po tej porażce Leśnik ma w drobku 20 punktów i zajmuje 15 miejsce. W następnej kolejce zespół z Manowa zmierzy się na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy. Coraz mniejsze szanse na pozostanie w trzeciej lidze mają piłkarze Bałtyku Koszalin. Nasza drużyna rozegrała ważny mecz na wyjeździe z Raselem Dygowo. Dla zespołu koszalińskiego mecz miał ogromne znaczenie. Rywal ostatnio prezentował dobrą dyspozycję, jednak nie miał już szans na utrzymanie w trzeciej lidze. Mniejsza presja w wyniku pozytywnie wpłynęła na gospodarzy. Zespół z Dygowa odniósł zwycięstwo 3-0. Przyjeżdżając do Dygowa, wiedzieliśmy, że to na pewno będzie ciężki teren i na pewno mecz z rodzajem bardzo trudny. W pierwszej połowie uważam, że mieliśmy przewagę i mieliśmy sytuacje, w których mogliśmy strzelić bramkę i mogło być to całkiem inaczej. Strzeliliśmy sobie, można tak powiedzieć, tą bramkę w 45 minucie i wróciliśmy do szatni. No nie podnieśliśmy się po tym, później kolejny błąd przy rogu i 2-0, no tutaj ciężko było coś zrobić, żebyśmy mogli ten mecz wygrać. Bałtyk ma w dorobku 28 punktów i zajmuje 13 miejsce. Traci 4 oczka do bezpiecznej pozycji na 2 kolejki przed zakończeniem sezonu. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Astrą Ustronie Morskie. No i wracamy do tematu karate Kyokushin. Moimi gośćmi są w tej chwili trener, prezes Andrzej Kujszo. Dzień dobry Państwu. A także młodzi zawodnicy z klubu koszańskiego, Krzysztof Guze, Wojciech Grochowski. Obaj uczestnicy Mistrzostw Europy Juniorów w Estonii. Panie trenerze, najpierw do Pana pytanie. Jeżeli chodzi o te sukcesy, o ten okres przygotowawczy, no tutaj w sumie spora grupa pojechała z Koszalina i to też ciekawostka przez pierwszy dzień zawodów, tak jak już tutaj przed chwilą rozmawialiśmy. Przez pierwszy dzień w koszulkach Koszalina chodziliście po zawodach. No takie mocne przywiązanie do miasta. Niewątpliwie mocne przywiązanie do miasta i to nie tylko na tych zawodach, ale na poprzednich Mistrzostwach Europy mieliśmy kurtki z napisem Koszalin, żeby rozpoznawano nas nie tylko po tym, że jesteśmy z kadry Polski, ale z konkretnego miejsca w Polsce. I jeden dzień, tak jak tu Krzysztof ma tą koszulkę, nosiliśmy z napisem Koszalin. No drugi dzień już nosiliśmy koszulki kadry Polski, które no też obowiązani jesteśmy nosić ze względu na to, że reprezentujemy Polskę poza granicami naszego kraju. Skąd sukcesy? Ja myślę, że bierze się to stąd, że jest systematyczna praca zawodników przede wszystkim, bo wiadomo, bez nich sukcesów nie ma. Trener sam nic nie zrobi, więc musi być bardzo duże zaangażowanie zawodników i ich wkład pracy. Myślę też, że opracowaliśmy dobry system wspólnie z wszystkimi klubami zachodniopomorskiego województwa, że organizujemy sporo zawodów dla naszych zawodników, gdzie oni się spotykają z innymi zawodnikami. Są to tak zwane starty kontrolne, nie tak ważne jak Mistrzostwa Polski, ale turnieje lokalne. Czy to organizowane przez Szczecin, Szczecinek, czy Mielno, czy przez Koszalin. W związku z tym możemy na bieżąco obserwować formę naszych zawodników, co można zmienić, co można poprawić, z czego zrezygnować. I tutaj do tego też się przyczynia to, że nasi zawodnicy biorą udział w zgrupowaniach kadry, w seminariach różnych. I to podnosi poziom ich umiejętności i wiedzy na temat karate kyokushin, bo nie wystarczą same fizyczne umiejętności. Trzeba mieć wiedzę, co zrobić i co w danej walce, jaką taktykę zastosować, bo są różni przeciwnicy, prawda? Nie jest cały czas ten sam styl walki, bo jest czasami defensywny, czasami ofensywny. I zawodnicy muszą być tutaj elastyczni. W związku z tym ilość startów ich takich kontrolnych i spotykanie się z różnego typu przeciwnikami pozwala im osiągać sukcesy, że się dopasują do zawodnika lub narzucą swój styl walki. Twój udział w Mistrzostwach Europy zakończony wywalczeniem brązowego medalu. Powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nabieranie doświadczenia? Tutaj trener mówił, że startujecie często tutaj na lokalnych zawodach. Te zawody są często organizowane, ale tak naprawdę jedziesz na Mistrzostwa Europy i tam jest zupełnie inny klimat, zupełnie inne narodowości i zupełnie, tak mi się wydaje przynajmniej, inaczej to wygląda. Chyba takie doświadczenie jest cenne dla ciebie. Jest cenne, ponieważ na Mistrzostwa Europy przyjeżdżają ludzie najlepsi z innych krajów, czyli tak jak ja na przykład zdobywam u nas wysokie miejsca, to tak samo oni zdobywają, więc poziom się wyrównuje i można startować z równymi sobie
i dzięki temu nabierać lepszego doświadczenia w tym, co się robi. Nie ukrywajmy, warunki fizyczne są po twojej stronie. Bardzo wysoki zawodnik, bardzo silny. To ułatwia chyba rywalizację. No ułatwia, jednak spotkałem Rosjanina, który był z 20 kg ode mnie cięższy, czyli zdarzają się też więksi. Co do ciebie, zająłeś 6. miejsce podczas zawodów. Druga walka zadecydowała o twojej pozycji i co? No, moim wynikiem jestem zadowolony, ponieważ ciężka praca, przepracowane godziny i pot na macie zostawiony przeze mnie, to jest tylko moje. Ale jestem i tak pocieszony tym, że jeszcze za rok jestem w stanie startować w tej samej kategorii, nie przechodzę do seniorów, więc to jest dla mnie motywacja jeszcze większa, żeby za rok zająć miejsce na podium jak najwyższe i będę o to walczył. No, przegrałeś z zawodnikiem, z którym być może się zmierzysz w przyszłości, także już masz pewne doświadczenie i już jakiś tam pogląd na jego umiejętności na pewno są. Jakieś wnioski wyciągnięte? Wnioski są na pewno, jest ich trochę kilka, nawet można powiedzieć kilkanaście, że trzeba pracować nad kondycją, poprawić trochę siłę, no i jak najwięcej walczyć na polskiej arenie też, żeby obijać się i zbierać doświadczenie. I po prostu pojechać i rozmyśleć taktykę walki i po prostu zrobić swoje, jak trener zawsze nam każe. Czyli za rok medal będzie. Będziemy się starać. Panie trenerze, przed chwilą byli tutaj seniorzy, masters, są juniorzy, spory przedział wiekowy, jeżeli chodzi o zawodników i troszeczkę inne chyba podejście do treningów każdej z tych grup, czy nie? Czy mimo wszystko jest ten system szkoleniowy utrzymany taki sam? Generalnie ta grupa zawodników, która jest tutaj dzisiaj w studio, trenuje razem. To nie są dwie osobne grupy. Ja preferuję taki sposób z tego względu, że izolowanie zawodników młodszych od starszych i potem nagle przeniesienie ich do innej grupy starszych zawodników powoduje, zaobserwowałem w poprzednich latach, powoduje to straszne zaburzenia i nie sprawdza się to potem na arenie międzynarodowej i Polski, kiedy wystartuje się właśnie w tak ważnych zawodach. Juniorzy praktycznie walczą u nas na treningach i ćwiczą z seniorami, jak gdyby przesiąkając tą atmosferą seniorską już. No nie ukrywajmy, oni się na mnie nie obrażą, to są jeszcze chłopcy, to są juniorzy. Ale ćwiczą z mężczyznami już, którzy mają, tak jak tutaj Jerzy był Dudziak, Masters, oni też z nim ćwiczą, walczą wielokrotnie. Mają ten, jak gdyby, z czym się spotkają w następnym życiu karate. No bo to jest szkoła podstawowa, szkoła średnia i studia. Ja tak to prosto tłumaczę. Oni są w tej chwili w szkole średniej karate, są młodzieńcami i przejdą do grona mężczyzn w karate, gdzie już te ochraniacze, które mają, będą zdjęte i trzeba będzie tam naprawdę pokazać się zupełnie z innej strony, ze strony wojownika. Ja oczywiście nie mówię, że oni nie są. Wojtek już zdobywał medale na Mistrzostwach Europy. Rok temu w Wolos na przykład. Czy w Saragosie. I Krzysztof też. Ale mówię, że jeżeli ktoś rozdziela takie dwie grupy juniorów, którzy mają 17 lat, 16 od tych, którzy mają powyżej 18 lat, to potem się robi z tego przepaść nie do przeskoczenia dla zawodnika, bo to jest nagle wyrywanie z korzeniami z jednego miejsca, a wiadomo, że żadna roślina drugi raz się no, tak dobrze nie przyjmuje. Dla was to takie w pewien sposób okno na świat i możliwość no, odwiedzenia zupełnie nowych kultur, nowych miejsc. Jest czas podczas zawodów, żeby, nie wiem, pozwiedzać się jakieś miejsce? No, czasami się zdarza, ponieważ to jest podzielone na dwa dni. W jeden dzień startują juniorzy, w drugi dzień startują seniorzy. I są też przerwy na jakiś obiad czy coś, wtedy można wyjść i zwiedzić trochę tam, gdzie jesteśmy. Czy Estonię, czy Saragosę, czy gdzie byliśmy. Co do najbliższych planów w tym sezonie jeszcze? Jakieś ciekawsze występy? No od początku tak jakby roku szkolnego dopiero zaczynają się zawody, więc okres przygotowawczy będzie w wakacje naprawdę zawzięty w naszych osobach i będziemy pracować na to, żeby w Pucharze Polski, który odbędzie się już w nowym roku szkolnym, i tam zaczniemy pokazywać, na co nas stać po przepracowanym sezonie. Panie trenerze, no chyba trzeba powiedzieć, że ten rok nieźle się, może niekoniecznie rozpoczyna, ale toczy dla klubu. No ten rok, no poprzedni też był bardzo udany. No,
to, co się dzieje w tym roku, jest też efektem pracy ich zawodników, naszej wspólnej w klubie całym, efektem tego, co było zrobione rok wcześniej, bo to się w rok nic nie zrobi. To trzeba latami pracować, oni pracują to od dziecka, tamci, którzy byli tutaj wcześniej, seniorzy też od dziecka pracują ciężko, bo jednak sztuka karate Kyokushin jest taka, że sam talent nie wystarczy. Tutaj się liczy przede wszystkim, talent to jest coś takiego, który wygasa jak gdyby po pierwszym roku treningu. Potem się liczy ciężka praca na treningach i zrozumienie tego, co się robi i po co się robi. Dlatego nazywamy to sztuką karate. I to nie jest tylko praca nad mięśniami, nad cechami motorycznymi, szybkością, siłą, gibkością, tylko praca nad sobą, nad swoim charakterem, bo jednak zawodnik, który wychodzi na matę, musi bardzo wiele wytrzymać. To jest dla niego stres. Różni przeciwnicy, wielka niewiadoma. Wielokrotnie trzeba przezwyciężyć ból fizyczny. Nie mówimy już potem o bólu psychicznym, o nastroju psychicznym do walki. I to tutaj pomaga medytacja, inne nastawienie do tego. Dla nas nie jest jedynym sukcesem wynik sportowy, czyli medal. Sukces dla każdego zawodnika to jest u nas wyjście nawet na matę, na pokonanie tego nabycie tej odwagi, jakieś praca nad sobą. I na treningach też to robimy. Stawianie coraz to wyższych celi, prawda? Dzisiaj nie wyszło, ale jutro będzie. 1000 razy będę powtarzał, może za 1001 razem mi wyjdzie. Nie rezygnuję po 1000 razach, tylko idę dalej. Nie zniechęcam się. I to jest praca nad sobą i to potem przenosi się również na normalne życie, na szkołę, że nie rezygnujemy, na pracę, że nie rezygnujemy, tylko walczymy, idziemy dalej, rozwijamy się, staramy się, nie udało się, ale to pracujemy więcej. Myślimy o tym, że trzeba więcej pracować, żeby do czegoś dojść i to im przyświeca. Ja to widzę z roku na rok, bo są juniorami, tak jak była Kasia Regent, była juniorem, Michał Bączyk był juniorem. Teraz są seniorami, osiągają sukcesy, jak pan redaktor słyszał, stawiają sobie ci młodzi ludzie, oni jeszcze poprzeczkę wyżej. Popatrzmy tutaj na Jerzego Dudziaka, Mastersa, który no wcześniej nie mógł poświęcić tyle swojego czasu na karate, teraz dojeżdża, tutaj nie było mowy o tym, ale dojeżdża z miastka 4 razy w tygodniu na treningi, ma swoją firmę, musi prowadzić, ma rodzinę, powiem więcej, buduje dom i on przyjeżdża na treningi i zdobywa złoty medal na Mistrzostwach Europy. To świadczy o wielkości takich ludzi, że oni nie zajmują się zawodowo tym, nie biorą za to pieniędzy żadnych, bo przecież oni dostają medale, puchary, żadnych pieniędzy. Nikt w klubie im nie płaci żadnych diet. Oni sami się utrzymują jak gdyby. Owszem, wyjazdy staramy się im finansować, pomagać jakoś przy innych wyjazdach, ale to jest ich zasługa, ich walka. I to jest ich walka wygrana, każdego z nich. 4 medale Mistrzostw Europy, 2 medale Mistrzostw Polski, to jest dorobek naszych zawodników w ostatnim okresie, no, w przeciągu kilku tygodni, no, w bardzo ważnych występach, w bardzo ważnych zawodach i, no, i życzymy im kolejnych wielkich sukcesów, a tego co roku jest co niemiara. Moimi gośćmi byli dzisiaj Andrzej Kujszo, trener, prezes. Dziękuję państwu. Krzysztof Guze. Ja. Wojciech Grochowski, Koszański Karate Klub, Koszański Klub Karate Kyokushin. Moimi państwa byli gośćmi dzisiaj. Na tym kończymy rozmowę, a przechodzimy do ostatniej wiadomości. Zakończył się sezon w Centralnej Lidze Juniorów. Utrzymanie na tym szczeblu zapewnił sobie Bałtyk Koszalin. W ostatniej kolejce koszalianie pokonali na własnym boisku Olimpię Grudziądz 4-0. Bałtyk przystąpił do tego meczu pewny utrzymania. To wpłynęło pozytywnie na naszych piłkarzy. Prowadzili po pierwszej połowie po trafieniu samobójczym. Kolejne gole padły w drugiej części. 2 bramki Filipa Tylczyńskiego i 1 Mateusza Czapugina dały gospodarzom efektowną wygraną 4-0. Zagraliśmy w miarę dobre spotkanie. Na pewno zadziałało trochę to rozluźnienie już związane z utrzymaniem się w lidze i można było trochę swobodniej operować piłką, bardziej myśleć o graniu, a nie tylko o punktach, które wcześniej były nam bardzo potrzebne. Bałtyk zakończył sezon na 8 lokacie, wywalczył 43 punkty. Tym samym drużyna koszańska pozostała w najważniejszych rozgrywkach juniorskich w naszym kraju.
Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień, w niedzielę o 21:35. Do zobaczenia.